O ile lubię grywać w gry wyścigowe oraz rajdowe i mam za sobą wiele pozycji z tego gatunku, tak nigdy nie przywiązałem się do stantówek. Wolałem osiągać zawrotne prędkości niż wykonywać wyszukane akrobacje. Jest jednak jedna pozycja, która przykuła moją uwagę, a to wszystko przez Bartka GM i jego serię Najgorsze Gry Wszechczasów, w której to w trzecim odcinku zrecenzował grę Super Stunt Spectacular, czyli naprawdę słabą stantówkę od Walusoft. Kilka lat minęło, a ja postanowiłem odkopać to cudo wirtualnej rozrywki i przekonać się na własnej skórze, co z tą grą jest nie tak. Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w 148 odcinku Gier PC, po mojemu. Super Stunt Spectacular! To zręcznościówko stantówka stworzona przez Gabriel Interactive, a wypuszczana 5 lipca 2005 roku przez Walusoft. Pozycję po ponad 3 latach, bo 25 września 2008 zdecydowało się ściągnąć CD Projekt. Do dziś żałują, że chcieli za to coś 9,99. Spójrzmy na chwilę na instrukcję. No dobrze, mamy naszą cudowną instrukcję. Na początku się dowiemy, jak grę zainstalować. Później pierwsze kroki, czyli sterowanie oraz jak stworzyć profil. Oraz mamy też opis, co mamy w menu, jakby nie patrzeć, opis głównego menu stricte. Pomoc techniczna, wszelakiej maści, prawa autorskie, warunki gwarancji i inne pierdu, ostrzeżenia epilepsji i dane do kontaktu. No zarąbiście po prostu. To jest to, czego potrzebujemy. Bieda i jeszcze raz bieda. Ale może w grze jest lepiej. Przejdźmy do gry. Po przeczekaniu emblematów osób odpowiedzialnych za stworzenie tego niezapomnianego dzieła otrzymujemy E-Rape w postaci Super Stunt Spectacular, który nas zawsze wryje się w naszą pamięć. Mimo że menu jest naprawdę kolorowe i sympatyczne, to w opcjach nie pozmieniamy aż tak dużo, choć tryb okienkowy możemy załączyć. A i byłbym zapomniał, opcje graficzne lubią się nie zapisywać, więc gra przytrzyma nas przy sobie tę kapkę czasu więcej. Okej, aby rozpocząć rozgrywkę, trzeba stworzyć profil. Nie mogłem go nazwać inaczej jak Twoja stara trze ziemniaki nosem. Następnie przechodzimy do wyboru tras, których jest 15 plus jedna specjalna, ale o tym potem. Jeśli trasę mamy odblokowaną, możemy rozegrać tam kolejny poziom kariery, odblokowując nam kolejny tor, rozegrać już odblokowane wyzwanie, a także poćwiczyć na arenie bez żadnego limitu czasowego. Po wybraniu naszej areny śmierci mamy nasze pojazdy i o Jezusicku, co to za twory. Znaczy, okej, wehikuły są oparte na rzeczywistych modelach, ale nazwy rozbrajają. A więc czym nam przyjdzie poskakać i się powywalać? Mamy kultowe wojskowe Humvee, nazwane tutaj Military Truck, ciężki, klockowaty twór, który nijak ma się do skoków przez płonące obręcze, choć na pewno jest bardziej zwrotny od szkolnego Chevroleta G20. No błagam, no kto chce wykonywać stanty autobusem? Autobusem, który ledwie osiąga zadowalające prędkości, jest niezwrotny jak diabli. Jeśli to dla was mało, to mam dla was ciężarówkę, ciągnik Kenworth K100, nazwanego w grze Big Motherfucking Rigs. Czyli coś, co nie ma w tej grze sensu, bo jeździć się tym nie da. Rozsądniejszym wyborem jest Ford Ecoline, czyli MK3 Van, i Ford F-150, czyli MK6 Truck. Da się tym jakkolwiek jeździć i może jakiś poziom nawet zaliczymy. Poziom wyżej jest Dodge Charger, przechrzczony na Muscle Car, choć jego dominującą cechą jest poślizg i nadsterowność. A już moim faworytem jest AMC Gremlin, którym przeszedłem całą grę, bo to jedyny rozsądny wybór, by móc się mierzyć z przygotowanymi przez twórców trasami. Co śmieszne, autko zwie się Troll. I muszę przyznać, że jest to auto, które mnie na arenie najmniej trollowało. Na sam koniec zostawiłem bliżej niezidentyfikowany motocykl, którym owszem, steruje się całkiem, ale głównym problemem jest wykonanie jakiegokolwiek stuntu, gdyż nasz stuntman bardzo upodobał sobie spadanie z naszego dwukołowca, więc koniec końców wychodzi na to, że jedynym rozsądnym wyborem jest troll i jego hipisowski brat, gdyż wiele pojazdów ma po dwie skórki na dwozie. No dobra, bo już tu paplam o tych pojazdach, a o co tak naprawdę chodzi w tej grze? Głównym założeniem w Super Stunt Spectacular jest wykonywanie stuntów, za które zdobywa się punkty. Punktów nie dostajemy jednak za spektakularność trików,
a za żetony, które uda nam się zebrać podczas, nazwijmy to, akrobacji. Mamy ich 4 typy. 10, 20, 50 i 100 punktów. Oczywiście im więcej punktów, tym najczęściej trudniej jest zdobyć. Mówię najczęściej, bo czasem bardziej się nacharujemy, by zebrać dziko położoną 50-tkę, niż podaną na dłoni 100-tkę. I o ile rozumiem punkty za udany wyskok na skoczni, tak nie pojmuję leżących od tak sobie 10-tek i 20-tek w pewnych miejscach aren. Co to w ogóle za stunt? Przejazd przez bramkę? Na zbieranie żetonów mamy określony limit czasu. W przypadku kariery, jeśli zbierzemy wystarczającą liczbę punktów, to dobra nasza, odblokowujemy następny poziom. Jeśli nie jesteśmy łosiami, to bezproblemowo dojdziemy do 10 poziomu na wielu mapach, zdobywając 200% wymaganych punktów. Powiedziałem do 10, bo od 11 zaczyna się masterowanie leveli i liczenie każdej sekundy. Od tego poziomu użycie przycisku powtórz wyścig wzrasta kilkusetkrotnie, a apogeum trudności dopada nas w poziomie 14. Limit jest tam tak wyśrubowany, że nawet Chuck Norris, Spider-Man i Kapitan Planeta razem wzięci nie przejdą tego etapu. Źródłem problemu jest prawdopodobnie poziom IQ i rozgarnięcie osoby odpowiedzialnej za etapy, gdyż albo dał próg punktów do zdobycia o 500 za wysoki, co by na to wskazywało, gdyż w kolejnym etapie również trzeba zdobyć 3000 punktów, a w poprzednich etapach próg systematycznie rósł, albo zapomniał zwiększyć limitu czasu. Przez ponad godzinę na streamie próbowałem przejść ten syf i maksymalnie uzyskałem 2600 punktów, więc w pewnym momencie poddałem się i wczytałem save'a 100%. A jeśli Maciek wgrywa save'a 100%, to wiedzcie, że ogrywana pozycja to srogi syf. No i dobrze, że to zrobiłem, bo po 14 bardzo podobnych do siebie arenach, które mogę podzielić na areny na wsi i areny na stadionie, dostajemy specjalną mapę w kamieniołomie, czy coś w ten deseń, oraz specjalną bonusową mapę w wulkan, która w sumie nie wiem po co powstała, ale polega głównie na tym, by przeskoczyć nad kraterem. Zarąbiście, to jest to, o czym marzyłem w stantówce. Flatout 2 tego nie miał. Jak już zdążyliście zauważyć, projekty poziomów są beznadziejne i wiele rzeczy mało co ze stantami mają wspólnego. No bo o ile skakanie przez płonące obręcze, czy po prostu wyskoki z ramp, rozumiem tak, jazda przez bramki, pod którymi znajduje się hamujący nas błoto czy śliski olej, albo wjazd na wibrującą platformę, która magicznie uszkadza nasze auto. Dopóki z błota nie wyskakują krwiożercze piranie, a na platformie nie ma zsuwających się płyt, to gdzie tu ekstremalne doznania? Na mapach oprócz żetonów z punktami spotkamy również średnie i mocne boosty, które wywalą prędkość naszego auta w kosmos, oraz paczki, które naprawiają nasze auto, ponieważ nasze wehikuły lubią się niszczyć, zwłaszcza jak wjedziemy nimi w ogień czy lawę. Brakuje czegoś takiego jak chociażby zatrzymanie czasu na kilka sekund, bo czas lubią nam zabierać przy restartowaniu naszego auta na mapie, konkretnie 5 sekund, co wykonujemy dość często, bo nasze pojazdy bardzo lubią się tarzać w brudzie i błocie. No dobra, ale jak prezentuje się sfera audiowizualna? Grafiki zdążyliście już zasmakować. Jak to mogę skomentować? Rok 1999 byłby dumny. Wszystko jest kanciaste, tekstury i modele są w niskiej rozdzielczości i ogółem nie ma się czym zachwycić. Nie jest to może tragedia, ale do dość przeciętnej grafiki z 2005 roku trochę brakuje. Gorzej jest z warstwą dźwiękową, która po prostu wkurza. Muzyka to jakieś umcy, które słychać głównie w menu, a odgłosów jest jak na lekarstwo. Słyszymy jedynie prowadzony przez nas pojazd, który wydobywa jakieś bzyczenie, publikę, która jest bardzo zaangażowana w wyrażanie emocji przy naszych wyczynach, oraz komentatora, który mało co nie wyjdzie z siebie, zachwalając nasze poczynania. Sampli jego głosu jest tak mało, że na każdej mapie słyszymy to samo, a dodatkowo facio pospiesza nas, gdy czas nam się kurczy, więc na każdej mapie przy 30 sekundach do końca słyszymy, byśmy zbierali punkty. Wow, dziękuję, nie wiedziałem o tym. No dobrze, no myślisz, że co ja aktualnie robię? Stary, no przecież robię co mogę, nie widzisz? No wiem, cholera, zamknij mordę. Może by mi się udało, gdybyś nie przeszkadzał. Na sam koniec wspomnę o tym, co mnie zaskoczyło w tej produkcji. Projektant map. Sami możemy stworzyć swoją arenę śmierci oraz sami możemy pokazać, że jesteśmy lepsi od twórców i zaprojektować coś, co rzeczywiście będzie można nazwać areną stuntową. Za zdobywane w karierze punkty możemy odblokować nowe wersje nadwozia pojazdów, ale również i kamieniołomową arenę oraz feature'y, które możemy podczas projektowania zaimplementować. Generator map to chyba największy plus tej gierczyny. Nie daje nam żadnych ograniczeń, więc możemy tworzyć przedziwne twory nie do przejścia, z czego nie omieszkałem skorzystać. Dobra, czas przejść do podsumowania, bo po prostu nie mogę z tą pozycją. Super Stunt Spectacular!
Może nie jest największym syfem, w jakiego grałem, lecz do przyzwoitego średniaka mu daleko. Audiowizualnie prezentuje się biednie, mało w tej grze stantówki, a dużo zręcznościówki, której zbiera się żetony. Mało pojazdów, którymi dodatkowo nie da się jeździć. Wkurzający lektor i limity czasu tylko odpychają od instalowania tego tytułu. Nie polecam zaopatrywania się w to, co o niebo lepiej załatwić sobie Mad Trucks. I tym miłym akcentem przejdźmy do ocen. Okej, czas na oceny. Tegoż czegoś. Grafika 0. Audio 1. Grywalność 1. AI? No w sumie tutaj nie ma tego AI, więc nie będę go oceniał. Menu 3. Gra cena 3,5. Pudełko 4. I ocena ogólna 1. Myślę, że jedynka będzie dobrą oceną, ponieważ nie jest to jeszcze taki totalny krapiasty krab, któremu by się należała połówka. Bo są o niebo gorsze gry, o niebo gorzej zoptymalizowane gry i biedniejsze gry, które zasługują na połówkę. Więc myślę, że jedynka dla Super Stunt Spectacular będzie jak najbardziej rozsądna. No i to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, a my się widzimy w kolejnym odcinku, w którym to zajmiemy się grą z rodzinki Kejteka. Mianowicie jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii, najdłuższych serii obok Malucha Racera, która została zapoczątkowana przez Kejteka, później rozwijana przez Red Dot Games. W 115 odcinku zajęłem się częścią czwartą, my teraz pogadamy o części pierwszej. Need for Russia Greatest Cars from CCCP, czyli SSSR. Nie mam tej gry teraz tutaj fizycznie, ponieważ mam ją w takim większym paku i tak naprawdę ta gra nie jest tam jakoś bardzo wyeksponowana, więc pokazuję wam tutaj okładkę. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niebawem odcinku 149, więc zbliżamy się do 150, ale na razie 149 Info Russia, tak więc nara.